Witajcie, witajcie. Wybaczcie tak późno, ale ciągle spływają informacje, dlatego że dzisiaj widzicie, jaka jest pogoda. A chcę wam powiedzieć, gdzie warto dzisiaj pojechać na zabawę. Więc tak, oczywiście ze względu na pogodę najpewniejsze są oczywiście imprezy, które się odbywają w pomieszczeniach. W Złotym Dworze oczywiście zagra kapela Piotra Bieńkowskiego. A ja wam chcę powiedzieć o takiej ciekawostce. Dlatego, że na pewno zobaczyliście w internecie, że Sebastian z kapeli Stamporkowskiej zapowiedział imprezę w miejscowości Wąsosz-Konecka. I teraz tak, ja jestem w stałym kontakcie z kapelą. Przed chwilą rozmawiałem ze Sławkiem. I to jest tak, że impreza jest oczywiście pod gołym niebem. Tam nie ma możliwości się schowania. W tej chwili tam nie pada i chłopaki tam już się przygotowują do grania. Jeśli wszystko będzie dobrze, że nie będzie padać, no to będą grać gdzieś do godziny 20. No tak nie za długo, nie będzie to 12 w nocy, nie? Natomiast jeśli, wiecie, zacznie padać, no to chowają sprzęt, nie? No także ten, ogromne ryzyko. I nie wiem, czy po prostu byście chcieli tam pojechać. Gdyby, umówiliśmy się, że gdyby zacznie tam padać i zwijają się, no to Sławek do mnie zadzwoni i ja po prostu na YouTubie wam to ogłoszę, że nie jedźcie do Wąsosz. Gdzie jeszcze warto pojechać? Jest jeszcze taka fajna zabawa, którą ja odwiedzę. Jest to zabawa w Glinie. No, nie było mi tam 4 już lata, w 2019 roku ostatni raz byłem. Bardzo fajna miejscowość, oczywiście zabawa ludowa, 4 kapele tam zagrają, wspaniałe. I to jest Glina, gmina Rzeczyca, a powiat Tomaszów Mazowiecki, nie? To tam rejon Rawy, tam ten województwo łódzkie, także tutaj ten. I co tam fajnego jest? No, będzie też promocja książki o muzykantach z Gliny, bo to taka miejscowość, wiecie, z tradycjami. No i tam jest impreza taneczna, oczywiście ludowa zabawa jest bodajże świetlicy takiej dużej. Także tam nie ma problemu pogody. Także no trochę wyboru jest. Także, a jutrzejsze, gdzie będzie można potańczyć, no to jutro mamy głównie imprezy plenerowe, ale pogoda się zapowiada lepsza. Także życzę miłej zabawy, a gdyby się coś działo właśnie tam w tej Wąsoszy i zaczął padać deszcz, to będę oczywiście was powiadamiał i tylko Sławek do mnie zadzwoni. Także tak wygląda sytuacja na dzisiejszą sobotę. Także ruszam w drogę i was pozdrawiam. Życzę miłej zabawy.